Dzień dobry Państwu. Wydawnictwo Arkady wydało książkę, album, który jest niewątpliwie bestsellerem. Zdzisław Beksiński, album w opracowaniu Tadeusza Nyczka. Gratulując wydawcy obecnemu, panu dyrektorowi Eugeniuszowi Biliszkowi, witam serdecznie bohaterów, nade wszystko pana Zdzisława Beksińskiego. Redaktora Tadeusza Nyczka i pana redaktora Franciszka Kuduka. Witam gorąco Państwa, przepraszam za niedogodności, zwłaszcza dla tych, którzy stoją. Sala jest taka, jaka jest. Cieszymy się, ja w imieniu bohaterów, cieszę się, że tylu Państwa znalazło czas na dzisiejsze spotkanie. Oddaję Państwu głos. Pan, proszę bardzo. Nie jestem nadmiernie oryginalny. Proszę bardzo. Ja chciałem zapytać, czy dla pana ma jakieś znaczenie to, że przeżył pana ta wojna jako już świadomy człowiek? Czy po prostu, czy wojna ma jakieś znaczenie dla pana twórczości, jeżeli tak to jasne? Chodzi o drugą wojnę światową, tak? To... miałem 10 lat, jak się zaczęła i miałem chyba raczej pewien niedosyt tej wojny. Wydawało mi się, że na filmach, które oglądałem jako 10-letni chłopiec jeszcze przed wojną, wojna wyglądała o wiele efektowniej niż wyglądała w rzeczywistości. Przy czym wydawała mi się przedsięwzięciem nieudanym. I gdy dojrzałem, już było po wojnie. Także ona na pewno nie miała żadnego wpływu bezpośredniego. Bardzo proszę. Ja bym chciał zapytać. Bardzo proszę. Ja wczoraj akurat kupiłem pana album, widziałem pana w telewizji 2 razy. No, stworzono mi, że jest pan wielki w dzisiejszym malarstwie polskim. Jak pan widzi swoją szkołę, swoich naśladowców? Czy pan przewiduje? Przecież taki album, można robić świetne kopie, podpatrywać pańskie prace już. I czy pan widzi też, że znajdą się wielcy naśladowcy pańscy? Proszę pana, naprawdę ja nie mam na to wpływu żadnego. Wiem, że niedawno mój znajomy z Krakowa napisał mi, że koło Barbakanu, tam gdzie wiszą na murze kopie obrazów, to wiszą kosaki, Rembrandty oraz jeden mój obraz ostatniego katalogu skopiowany, prawda? No więc trafiłem pod strzechy w każdym razie. I pan jako skromny człowiek, chyba się pan nie będzie tego wstydził, że będzie pan miał wielu naśladowców. Ja mówię nawet o sobie. Ja mam takie pytanie właśnie związane z wydaniem tego niedawno byłem w Teatrze Powszechnym, tam pan wystawiał swoje obrazy i teraz oglądałem trochę wcześniej niż dzisiaj ten. I cały czas dochodzę do takiego wniosku, że drapieżność treści jest tak silna, że kropowatość, czyli drapieżność płótna, czy deski, czy sposób malowania pana, wydaje mi się w odbiorze bezpośrednim niepotrzebny. Czyli album jest dla mnie osobiście wyjściem najlepszym. Dlatego, że album łagodzi pana pędzel. I zostaje mi tylko i wyłącznie ta treść, którą pan kreuje. Jakie ma pan zdanie na ten temat? Proszę pana, ja w ogóle lubię reprodukcję i wydaje mi się, że wszystkie błędy, które w obrazie są, to na reprodukcji znikają, są wygładzone i to wygląda dużo lepiej. Myślę sobie, ja to sam namalowałem, a nie wyszło. Ogólnie podsumowując działalność, miał lęki epoki.
jaki jest pana stosunek do takiego określenia odmiennego pana Malarza? No proszę pani, no ale to ktoś napisał, no dlaczego ja mam wyrazić swój stosunek? Ja nie wiedziałem, że coś takiego było. Być może, no ja się właściwie wielu rzeczy boję, ale czy to są lęki epoki? Trudno powiedzieć. Czy powstają jakieś takie obrazy, z których pan w którymś momencie jest na tyle niezadowolony, żeby pan na przykład przerwał pracę w połowie i nie przyszło? No bardzo często, bardzo często. Chciałam pana zapytać, czy przystępując do malowania obrazu, czy pan ma właśnie sprecyzowaną wizję tego obrazu w całości, czy on się tworzy również w trakcie? Nie chodzi również o te treści. Więc mam sprecyzowaną wizję, ale ona nigdy do końca nie... Znaczy czasem się do końca utrzyma, zazwyczaj w trakcie obrazu, w trakcie pracy nad nim pojawiają się jakieś rzeczy, które zaczynają człowieka ciągnąć w głowę. Okazuje się, że to, co się namalowało samo, zaczyna być ciekawsze od tego, co się pomyślało wcześniej. I człowiek podąża już później, tam nie musi uważam się po prostu trzymać silnie w wizji pierwotnej. Ja później myślę, że no, dużo lepsze obrazy wychodzą, jeżeli ja się po prostu puszczę na żywioł i robię to tak, z tym, że wizja, wie pani, ta pierwotna nigdy nie ma znaczenia treściowego, to jest raczej coś, co ja zobaczę, już niejako gotowe. To jest jakiś rodzaj światła na fałdach, rodzaj wyrazu twarzy, czy coś takiego, nie wiem, o co dochodzi, tylko chciałbym to malować po prostu. Zaczynam to malować, a później to wielokrotnie zmienia. Bardzo proszę. Chciałbym się dowiedzieć, jaką rolę w pana procesie twórczym ma rysunek. Bo w albumie stosunkowo mało rysunków jest i nie wiem, czy pan powiedział przed chwilą, że dość bezwiednie pan przelewa swoją wizję na płótno. Czy przygotowuje pan przedtem szkice, czy to jest tak rzeczywiście od razu malarstwo? Więc te szkice, które przygotowuję do obrazu, to jest zaledwie parę kresek i w zasadzie one niewiele mają wspólnego z tymi rzeczami, które opracowuję jako rysunek, gdyż między rysunkiem a obrazem nie widzę znowu takiej piekielnej różnicy. Mógłbym równocześnie i rysować, i malować. Musiałbym zrezygnować z jednego ze względu na to, że po prostu jest tam dosyć ciasno. Natomiast gdy zabieram się do obrazu, to ten szkic zawiera się w 10-15 kreskach najwyżej, tylko ja widzę, co tam jest naszkicowane. Właściwie cała reszta jest zrobiona pędzlem. Proszę bardzo. Nie chodzi o satysfakcję, którą pan wyciąga kończąc, pracując nad jednym obrazem, który nie ma odniesienia do innych. Proszę pana, koniec obrazu, to chyba jest u wszystkich malarzy to samo, że jeżeli obraz się skończy, to nie ma satysfakcji, tylko jest kac piekielny, że się tak skrzaniło robotę. To ta satysfakcja ewentualnie może przyjść po paru latach, jeżeli ten obraz natychmiast ktoś kupił, także ja się do niego nie przyzwyczaiłem. I sprzedałem go właściwie uważając, że sprzedałem kiepski obraz. I po 10 latach nagle go w czymś mieszkaniu zobaczę i myślę, o cholera, ja to latami lepiej malowałem niż teraz. Czego ja się tego pozbyłem? To coś takiego może być. Ale normalnie po skończeniu obrazu, po skończeniu obrazu, przez to, że człowiek patrzy bez przerwy w to przez wiele dni, to jest po prostu i pamięta, na ile rozpalała go wizja pierwotna, to zakończenie obrazu jest połączone z kacem. To się, jest przekonanie, że się skrzaniło robotę. No. Normalne, to wszyscy mają. Proszę państwa, prośbę mam do państwa. W pobliżu artysty gościem państwa jest także autor albumu, autor słowa, które stara się w jakiś sposób te niewyrażalne słowem wartości w twórczości pana Becińskiego państwu przekazać. Czy artysta bardzo cenzurował wszystko, co pan pisze, bo artysta się odżegnuje od interpretacji, od opowiadania o tym, co maluje o wnętrzu. A tu jest jednak dużo, że tak powiem, określeń czysto pana. Czy miał pan jakieś takie sytuacje, że tak powiem, było na noże, że pan Beksiński powiedział, nie, tego nie możesz napisać, bo to ze mnie nie wychodzi? W gruncie rzeczy nie podpowiada, nie sugeruje i nie kontroluje. Nawet mu kiedyś ten tekst dałem przed drukiem, że może coś tam będzie. Ale nie. Popatrzył z obrzydzeniem i oddał. Ale ponieważ taką ilość głupstw już napisano o Beksińskim przez
ostatnie 20 parę lat, że już każdy wytrzyma i do niczego nie ma pretensji. Także pod tym względem jest idealnie zupełnie współpraca. Bardzo proszę. Powinno się zacząć podpisywanie albumów, na które... Słówko jeszcze Państwu chciałbym... Proszę Państwa, czy pozwolicie Państwo, że w Państwa imieniu podziękuję przede wszystkim gospodyni tego lokalu. Bardzo dziękuję Pani. A to jest oczywiście Beksiński. Bardzo serdecznie dziękuję Panu. Bardzo przepraszam. Panie dyrektorze, a pana jeszcze musimy przyjechać. Niedrogo. Proszę Państwa, chciałbym Państwu jak najserdeczniej podziękować za tak znakomite pytania, za okazanie takiego zainteresowania i artystą, i albumem. Zwykle artyści twierdzą, że ich jak gdyby dojściem jest dzieło, namalowany obraz, że to, co się potem z obrazem i z twórczością dzieje, jak gdyby jest poza granicami ich kompetencji i zainteresowania. Sądzę jednak, że od tego miejsca zaczyna się coś dla artysty bardzo ważnego, to znaczy zainteresowanie i życzliwość odbiorców, i Państwo daliście dzisiaj tego znakomity dowód, za co Państwu serdecznie dziękuję. Brawo!